wszystko otworzą, jak tu będzie można jeździć, to nie wiem, parę dni trzeba będzie poświęcić, żeby to wszystko zjeździć, zobaczyć. Można by tam się pchać wzdłuż Sanu, wyjechać na Malce, ale ryją za bardzo, nie będę się tłukł po takich wertepach. Asfalcie się chyba tam można bujnąć, ale to klapią dzisiaj bardzo. Waldekówka, skrzynka, miałem jechać, jak tu wyasfaltowali dotąd, coś tu będzie dalej, jakiś łącznik chyba, cholera wie. Tu sobie można powędkować po uiszczeniu opłaty. Tutaj jest niedoasfaltowane jeszcze. Dobra, kierunek elektrownia. Tak położą asfalt, tu przekopią, bo ja... No nie, to stary jest asfalt. Wróć, wróć. No okej. Okay. Gdzie to słońce, które mnie doganiało? Zakupy na ognisko trzeba zrobić po drodze, żeby mi sklepu nie zamknęli. Tam coś kopią koło Biedronki. Fajnie, że ktoś dba o to miasto. No i gdzie to słońce? Ja się pytam, gdzie?
atakują. I to jest jedyna skaza, może nie jedyna, ale skaza na wizerunku miasta. Odnawia się dziura kilka razy w roku. I od tylu lat nie mogą sobie z tym poradzić. Zlikwidowali do dezynfekcji. Po zakładach mięsnych taki potężny zakład, nawet do Stanów eksportowali konserwy i potrafili to ręce opadają. Następne Huta Stalowa Wola, też 20 chyba 7 czy 8 tysięcy ludzi pracowało w szczycie. Parę zakładów takich kooperacyjnych w Janowie Lubelskim mieli, w Leżańsku bodajże kabiny robili. I co? I Chińczycy teraz rządzą. I co narobią? Chińczycy nie mogą sprzedać. Trzeba było rozpierniczyć. Drugi, następny, Nimet w Nisku, to samo. Klepią teraz jakieś krany i kaloryfery, krany na chińskich podzespołach z Chin, takie, że proszę, gówno przychodzi, skręcają tutaj. Ale oczywiście w Polsce się nie opłaca produkować. Przykre to, ale... I takich zakładów jest masa w okolicy. Gdzie to słońce? Ognisko czuć.
nawet tyle lat i nie dorobił się porządnego parkingu, tylko takie wszystko jest tutaj rozpiżone, ale mają podobno koło ronda budować tutaj nowy sklep, więc jest nadzieja, że trochę się to ucywilizuje. Flagi wywieszone, dzisiaj 1 sierpnia, rocznica powstania warszawskiego. Czyli tą starą część, a blok gazowy, nie wiem czy to odpalili czy nie. Miałem epizod, pracowałem w elektrowni tutaj przez parę miesięcy dla firmy ze Śląska. O, i tu się już mianowicie dzieje, jest, zaczynają się przekopki. I tu od strony elektrowni zobaczę, jak to wszystko wygląda. McDonald's, jak w Stanach. Isiu, ale asfalt tu jest okropny. Przy czym pracowałem, suszarnia i nie tylko, także tu swoje 3 grosze włożyłem do tego. Tą bramą wchodziliśmy do pracy i tu się parkowało. Tych słupów nie było wtedy, ale my jako firma zewnętrzna wchodziliśmy sobie tędy. Jak tutaj wszystko wygląda? Kanałek. Wow. Teren budowy. Tu jest już zrobiony jakiś wiadukt. No, ale chyba na to dać się nie da wjechać. Tam się coś można pogramolić. Spróbuję, i tak się upitoliłem, to chwilę więcej nie zaszkodzi. Dzisiaj mocno terenowy odcinek. Tam jest nowa część elektrowni, blok gazowy.
Tam nas nie wpuszczali niestety, a ten blok gazowy podczas budowy trzeba było mieć osobne przepustki do wejścia. Próbowaliśmy się tam kiedyś zapędzić, obejrzeć, zobaczyć, ale niestety zawrócili nas. Gdzie to prowadzi? Tam już nic ciekawego nie ma. Nic ciekawego tu nie widzę, już poza wykopkami, wertepami. Jak to otworzą, trzeba będzie wejść sobie zobaczyć. Klimat tutaj w starej części elektrowni jest szadowy. Są takie miejsca, że wow. Miałem wrażenie, jakbym w elektrowni w Czarnobylu